Nie ma pan wrażenia, że tą książką trochę się wpisuje w to, co teraz jest takie na topie, czyli seks, seksualność, takie obnażanie. Właściwie to jest codzienność szeroko rozumianej popkultury i w tym kontekście to, że wybiera pan taki temat, no może wpisać pana trochę w ten mainstream, niezależnie od tego, czy pan tego chce, czy nie. No jak się okazuje, nie tylko w popkulturze, no bo to... Skoro Złotą Palmę w Cannes dostało Życie Adeli, nieoszczędne w scenach bardzo bezpośrednio pokazujących zbliżenia dwojga ludzi, w tym wypadku w dodatku dwóch dziewcząt, to się okazuje, że no to w ogóle jest jakoś ostatnio dominujący temat w kulturze jako takiej i w kinie, i w literaturze. To, że się wpisało, to akurat moim zdaniem tyleż przypadek, co być może jakaś aura teraz podświadomie dominująca w życiu, w społeczeństwie, które być może, nie wiem, podprogowo i podświadomie lękające się jakichś mrocznych efektów kryzysu, lękający się jakichś wojen i agresji, po prostu czuję, że należy w takim razie się intensywniej roznamiętniać. No ale to tak naprawdę jest dzieło przypadku. No, jak napisałem 10 lat temu książkę Gnój, to potem się okazało, że ona się wpisała w jakąś kampanię przeciw przemocy w rodzinie. Teraz jak zebrałem swoje materiały badawcze dotyczące życia seksualnego Polaków, to się okazało, że to się wpisuje w trendy temat, czyli w seks. No nie wiem, oby się dobrze wpisało rzeczywiście, bo zdaje się, że Grey okupował przez długi czas pierwsze miejsce na listach bestsellerów. Co prawda scenariusz nie jest książką popkulturową w żadnej mierze, ale niech będzie, że jego modowy temat wpłynie na wyniki sprzedaży. Tematyka bliska współczesnym ludziom, ale żeby opowiedzieć o tym temacie, sięga pan również do historycznych postaci. Jednym z ulubionych opowiadań moich w tej książce jest to, w którym pojawia się Adolf Hitler. No tak, bo była taka rzeczywiście historia. Jak w przypadku Balzaka, jak w przypadku Kalidego, tak i w przypadku bohatera opowieści Woolworth Geschlossen, znalazłem wydarzenie autentyczne, które miało zresztą poważne konsekwencje historyczne i dorzuciłem tam szczyptę pieprzu właśnie. Na tym właściwie polegała metoda twórcza w połowie z opowieści, z scenariusza, żeby wyczytawszy w biogramach różnych postaci jakieś wzmianki na temat ich przygód erotycznych, które miały wpływ na ich życie, jak chociażby w przypadku Teodora Kalidego i jego modelki, żeby no, rozpisać to, o czym biografowie milczą. Także to, w jaki sposób został potraktowany pretendent do miana kanclerza, pan Adolf Hitler na początku lat 30. w gliwickim supermarkecie, mogło mieć potem wpływ również na bieg historii. A z kolei na to, jak został potraktowany, niebagatelny wpływ miała niejaka Adele, nomen omen. Rozmawiamy o ostatniej książce Wojciecha Kuczoka, Obscenariusz, ale tak się jakoś stało. W ostatnim czasie mieliśmy okazję tu spotykać się z panem rok temu również przy okazji poprzedniej premiery. Rozmawiamy o książkach. Nie pracuje pan nad żadnym scenariuszem filmowym? Ja już skończyłem scenariusz filmowy. Właśnie Magda Piekosz zrobiła film wedle naszego wspólnego scenariusza. Bardzo mocny i myślę, że najlepiej wyreżyserowany przez nią. W przyszłym roku będzie premiera. Być może zrobię jakiś rodzaj zbeletryzowanej, sprozaizowanej wersji tego scenariusza, bo rzeczywiście rzecz jest mocna. Traktuje o zmaganiu nadopiekuńczej matki z kobietą nie będącą w stanie wyzwolić się spod jej czułej opieki.
czekamy wobec tego na premierę filmu, na książkę, która być może powstanie, a tymczasem zachęcamy do czytania obscenariusza. Tak, szczególnie, że aura jest bardzo zimowa, zamiast grzańca obscenariusz bardzo rozgrzewający. Dziękujemy za tę książkę. Wojciech Kuczok był naszym gościem.